Siemanko, witam was bardzo serdecznie, panie i panowie, w kolejnym materiale na tym kanale, oczywiście Farming przed wami. Działamy sobie dalej, kończymy już dosłownie siew. Ja sobie tutaj w międzyczasie troszkę podziałałem. Jak widzicie, no dosłownie ostatni fragmencik, bo tam całą górę skończyłem. Tam jeszcze jakieś niewielkie omijaki u góry zostały, ale to naprawdę po kroju tego, co jest tutaj, to może tak wygląda troszkę poważniej na podglądzie, tak to nazwijmy, ale naprawdę jest ok. Zresztą, no takich omijaków nie będę już robił, jest to kompletnie, uważam, bez sensu. Sensowne. Musiałem się uzupełnić raz jeszcze nawozem oraz nasionami, ponieważ zabrakłoby dosłownie, nie wiem, 200 kg, może nawet nie, bo tutaj było 30, do 100 kg, dosłownie zabrakłoby 100 kg nawozu. A nie, sorry, nawóz 1549, a nie pamiętam ile jest. No to liczmy, 200-300 kg nawozu dokładnie zabrakło, dosłownie. No ale wolałem to uzupełnić i mieć po prostu na chwilę obecną z tym spokój, tak więc dobra, to robimy sobie, to z takich kwestii wstępnych, o to mi chodziło. Z kwestii dalszych jest to, że musimy zwieść sobie tutaj teraz tego dojca, ustawimy sobie to w miarę sensownie gdzieś tutaj pod wiatą, żeby po prostu sobie maszyny odpoczywały na chwilę obecną. Za długo pewnie nie poodpoczywają, bo no, po kolejnych żniwach od razu będzie trzeba je znowu wziąć do roboty, ale chociaż na chwilę niech sobie tutaj spoczną. Dobra, ustawimy sobie elegancko dojca. Tutaj ciągniki też, boże, ciągniki, siewniki też będzie trzeba oczywiście zwieść. Tyle, że na początku ja ustawię sobie pracownika z opryskiem, ponieważ oprysk jest tutaj bardzo... Aha, tak, ustawię sobie pracownika z opryskiem, no. Ustawię sobie pracownika z nawozem, tego na pewno będę mógł ustawić. Najpierw sobie zwieziemy maszyny na gospodarkę i dopiero będziemy robili opryski, no bo opryski niestety musimy robić sami, więc to będziemy na pewno robili za momencik. Na chwilę obecną, tak jak powiedziałem, jedziemy z kombajnami, od razu je sobie przygotujemy do kolejnych żniw, naprawimy ich je w 100%. No obstawiam, że dosyć mocno są już naruszone, plus do tego jeszcze w jednym ciągniku, tylko nie pamiętam w którym, jest, a zresztą widać to u góry, tutaj w czym? W case'ie jest 15% paliwa, ale chyba w jelonku też było dosyć mało. To sobie później najwyżej zobaczymy i jak będzie taka potrzeba, to pojedziemy po prostu na stację. 63 tysiące na koncie, więc no niewiele kasy, ale zawsze to coś. Pamiętajmy o tym, że naprawdę mamy wielkie, wielkie zapasy teraz zboża w silosach. No i jak tylko uda nam się je sprzedać, a mam nadzieję, że będzie to za niedługo. Czekajcie, ja sobie tu ustawię pracownika ręcznie, bo się boję, że zaraz będzie mi jechał tam po płocie. A jest to oczywiście absolutnie bezsensowne. No, to jak uda nam się sprzedać po prostu tego, sprzedać zboże, no to już będzie z górki i będzie naprawdę można sobie poinwestować w jakieś fajne cudawianki. Tak więc no, liczę, że po prostu teraz podczas przyspieszenia czasu te ceny naprawdę będą, no może nie tyle, że kosmiczne, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale odpowiednie, aby można było po prostu to sprzedać, tym bardziej, że dosyć dawno zboża już żadnego nie sprzedawaliśmy, więc te ceny powinny się za chwilkę poodbijać troszkę od dna i iść trochę bardziej do góry, ale to zobaczymy, nie ma co na chwilę obecną za bardzo gdybać, w sensie co będzie, co ma być, to będzie i jak będzie taka dobra cena, jak mam nadzieję, że będzie, to wtedy po prostu wszystko pójdzie na sell. Dobra, mamy kombajny odstawione, teraz musimy tylko jeszcze, tutaj poprawić, widzę, odrobinkę po naszym pracowniku, bo mu się nie chciało dojechać do samego końca, ustawimy go na 24, bądź też ją, nie mam pojęcia, kto tutaj będzie siedział teraz jako pracownik. Bo to z agencji wszystko przychodzi, pracowników tymczasowych tak zwanych. No, ustawimy sobie tam i będziemy działali z opryskiem na chwasty już tutaj na 21. No, ale tak jak powiedziałem wcześniej, niestety będziemy musieli robić to ręcznie. Dobra, ustawimy sobie od tej strony, a co? Jak wiecie, boki są dosyć krzywe, tak więc... O, panie! Aha, dobra, zamiast hamować, to ja zacząłem skręcać. Myślałem, że to wina
Nie moja, a jednak się okazuje, że moja, ale dobra. Pracownik ustawiony, elegancko. No to teraz można wsiadać tutaj do case'a. No, tutaj jest troszkę więcej tego paliwa jednak, jak myślałem. Nie. 15% olej napędowy. No je. Ha, dobra, 61 to jest Jelonek. Co? Tak, tak. Tak, w Jelonku jest 15. No to dobrze mówiłem, że w Jelonku jest mało. Bo tutaj w tym case jest, no, też niewiele, co prawda, tego paliwa, ale jednak jest, bo jest ponad połowa. Tak więc tu jeszcze w miarę bezpiecznie. W miarę bezpieczny zapas mamy utrzymywany. Dobra. Przyspieszać już czas? Chyba nie. Chyba na chwilę obecną nie będę jeszcze tego robił. Dopiero jak wjedzie na 21 ciągnik z nawożeniem. Myślę, że wtedy już będzie można przyspieszyć. No i zobaczymy, może uda się nam jeszcze po prostu coś w tym odcinku zdziałać pod takim względem, że może akurat będzie jakaś fajna cena, to chociaż się załadujemy po zboże. No liczę, że w pierwszej kolejności będzie ten rzepak, co prawda tam te 400 kilo byśmy mieli tylko do straty. No ale jednak jest to zboże, tak więc fajnie byłoby móc to w pierwszej kolejności gdzieś za całkiem sensowną cenę po prostu opchnąć. Ale to nie ma co myśleć o tym teraz. Będziemy myśleli, jak będziemy sprzedawali, bo na chwilę obecną no, nic się nie pozmieniało. Dobrze by było, żeby to zaczęło rosnąć i tak do tych 200, 2300 sobie podskoczyło, ale... Nie o tym, nie o tym. Ja myślę, że musimy pogadać bardziej o planach na naszą gospodarkę. Chociaż one są już, myślę, że w miarę jasno zaznaczone, bo w poprzednim odcinku prosiłem Was o to, jeśli ktoś nie oddał głosu, to zapraszam bardzo serdecznie, bo prosiłem Was o to, żebyście zadecydowali, czy idziemy, no bo musimy mieć siano i słomę dla, no nie wszystkich, ale dla części zwierząt, tak więc trzeba o tym pomyśleć. No i trzeba teraz zadecydować, albo idziemy w praskę, i przyczepę samozbierającą dubelek, albo no i zostawiamy to po prostu na ziemi, będziemy musieli też po prostu jakiegoś widlaka wziąć, ewentualnie dokupić tura do któregoś z ciągników, albo idziemy całkowicie w drugą stronę i kupujemy przyczepę samozbierającą po prostu zwykłą, do trawy, czy też słoma siana z ziemi, no i wtedy będziemy to zbierali do na strych. Na jakiś strych sobie po prostu postawimy z 1-2, no bo tego też troszkę jednak będzie, więc szybko miejsce tam się będzie kończyło. Zresztą pamiętacie to z poprzedniej serii, myślę, przynajmniej część z Was, że tego miejsca, pomimo tego, że naprawdę no tam jest niby te 250 tysięcy chyba pojemności każdej z upraw, no to jednak te 250 tysięcy przy właśnie trawie, czy przy czymkolwiek takim, to nie jest dużo, no i bardzo szybko to miejsce się po prostu kończy, tak więc zobaczymy, jaka będzie decyzja, będzie trzeba to podjąć na pewno dosyć rozsądnie, ale też w razie czego po prostu poprosiłem Was o to, abyście swoje zdanie wyrazili, no i żebym po prostu mógł też z Wami tutaj jakąś, chociażby w taki sposób interakcję złapać, tak więc myślę, że naprawdę warto. Dobra. Jedziemy sobie tutaj jeszcze chwilę, tam widziałem, że pracownik skończył robotę, ale skończył ją w taki sposób oczywiście, że trzeba będzie go jeszcze prawdopodobnie poprawić, ze względu na to, że tej mini końcóweczki chyba nie nawiózł, ale możemy sobie, no tak jak myślałem, czyli będzie trzeba to poprawić, ale to za moment, na chwilę obecną ważniejszy jest ten oprysk tutaj od nawozu. Ten dół już będziemy mieli sobie ogarnięty. No, generalnie tym opryskiwaczem naprawdę opryski nie powinny, a idą bardzo, bardzo szybko. No ale jednak ta prędkość robocza jest dosyć niska i to troszkę spowalnia robotę, bo no, jeśli chodzi o szerokość roboczą, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No tylko ta prędkość, żeby była znacznie większa jak te 12 km na godzinę, to już w ogóle byłaby bajka i można byłoby naprawdę no, bardzo, bardzo szybko ogarniać robotę, którą opryskiwacz ma do wykonywania, tak? No ale mam nadzieję, że już za niedługo będziemy sobie działali z
opryskiwaczem samojezdnym. A ja oczywiście nie dokończyłem poprzedniego tematu, czyli rozwoju gospodarki, no to to jest pierwsza kwestia, czyli właśnie macie do wyboru, czy idziemy w przyczepę samozbierającą bezpośrednio jak gdyby z ziemi, czy też przyczepę samozbierającą do belek i belarkę. Tak więc to jest dosyć ważna sprawa, a kolejną kwestią ważną będzie to, też w jakie zwierzęta idziemy. Ja myślę, że no, podjąłem decyzję, bo nie było już dawno uprawy, właściwie to w ogóle nie było tyle uprawy, co hodowli świń oraz owiec. W ogóle nie było takiej hodowli w moim wykonaniu w farmingu 19, więc ja na pewno w tym kierunku będę szedł, ale będę szedł no w najbliższych odcinkach, tak więc będziecie wszystko widzieli po prostu, co i jak się dzieje, więc naprawdę myślę, że warto śledzić, bo no będzie się działo, a jeszcze ważniejsze jest to, że jutro jest live stream, panie i panowie, jutro, czyli we wtorek o godzinie 19:00, zapraszam was bardzo serdecznie tutaj na YouTube'a. Co wtorek, godzina 19:00 jest live stream, tak więc myślę, że naprawdę warto wbić i posiedzieć, pogadać z nami, bo no coraz więcej osób na tych live'ach przesiaduje, co mnie oczywiście bardzo, bardzo mocno cieszy i naprawdę fajny kontakt sobie łapiemy, więc naprawdę warto wejść. No i co? No i pogadać, popisać, pogadać, czy to ze mną, czy też z innymi osobami, które biorą udział w live'ie, bo naprawdę uważam, że społeczność, może mała, tutaj do kanału jest jak gdyby utworzona, ale naprawdę bardzo, bardzo fajna, bo bardzo dużo osób się ze sobą dogaduje, macie ze sobą bardzo dobry kontakt, więc mnie osobiście jako twórcę to cieszy, bo naprawdę zaglądam sobie od czasu do czasu gdzieś tam w komentarze, nie w komentarze, na Discorda i tak dalej i naprawdę bardzo, bardzo fajnie się dogadujecie i mnie to, tak jak mówię, bardzo mocno cieszy, że taka społeczność się, no można powiedzieć, sama z siebie zaczyna tworzyć. Gdzieś tam ja jestem tym punktem jakby łączącym, ale no sami z siebie potraficie gdzieś tam ze sobą się dogadać i zagadać do siebie i naprawdę fajnie, fajnie to wygląda. I tak jak powiedziałem już po raz, powiem to po raz trzeci teraz, jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony, wręcz dumny. Dobra, panie i panowie, mamy koniec oprysków. Będziemy musieli jeszcze sobie zrobić oczywiście nawożenie, ale to zrobimy, myślę, że na spokojnie poza odcinkiem. W związku z czym ja będę się z wami żegnał. Troszkę krótszy dzisiaj, znaczy znacznie można powiedzieć, że krótszy dzisiaj odcinek, chociaż w sumie 13 minut to i tak całkiem dobry wynik, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Pamiętajcie jutro o tym live o godzinie 19, a my słyszymy się oraz widzimy w kolejnych materiałach. Już jutro oczywiście kolejny film, tak więc trzymajcie się i do usłyszenia. Na razie, cześć i pa, pa.